Nazywam się Craig Tucker. Tydzień temu miałem urodziny. Babcia dała mi czek na $100. Byłem taki szczęśliwy. Ale potem czterej kuple z budy wjechali mi na chatę i namówili mnie, żebym zainwestował te $100 w peruwiańską kapelę ludową. Obiecali, że podwoję kasę w jedno popołudnie. Jednak rząd nas aresztował i razem z innymi peruwiańskimi kapelami wysłał do obozu internowania w Miami. Błagaliśmy, żeby pozwolili nam wrócić, ale zamiast tego powiedzieli, że wyślą nas do Peru. Dlatego właśnie siedzę teraz w Peru. Jeśli umrę, niech wszyscy wiedzą, że to wina czterech dekli z budy, których nawet nie lubię, a którzy oszukali mnie i ukradli mi forsę. Wcale nie oszukaliśmy, to był świetny pomysł. Właśnie, skąd mieliśmy wiedzieć, że rząd zdelegalizuje peruwiańskie kapele?